Jak mądrze konkurować, żeby współistnieć na tym samym rynku. No właśnie, jak radzić sobie z konkurencją, bo przecież nie zakopiemy jej w lesie, choć być może byłaby to strategia skuteczna, ale tak przyszłościowo nie bardzo. Więc z tą konkurencją na rynku my musimy nauczyć się współistnieć. I o tym właśnie uczymy w module siódmym naszego kursu bez cukrowa decha. To z tego modułu dowiecie się, że współistnieć na tym samym rynku nie oznacza wyeliminować konkurencję. Pokazujemy, kto tak naprawdę jest naszą konkurencją i co możemy zrobić, żeby nie tylko nam ta nasza konkurencja nie przeszkadzała, ale żebyśmy my, jako rękodzielnicy, mogli wyciągać z tej konkurencji informacje istotne dla nas. W tym module również opowiadamy o tym, jak rozprawić się z tym największym koszmarem rękodzielników, czyli takim stwierdzeniem, a ja widziałam tam takie samo, tylko taniej. W tym module opowiadamy o tym, co zrobić, żeby konkurencja nie przeszkadzała nam w rozwoju. Podpowiadamy również, co zrobić, gdy nas kopiują. W tym module opowiadamy o niszy rynkowej, opowiadamy również, po co nam ta wiedza i jak ją wykorzystywać. Na naszą korzyść oczywiście. Opowiadam również o tym, dlaczego to dobrze, że się ma konkurentów. Na koniec szkolenia pokażę Wam, jak dokonać dobrej, prawidłowej analizy konkurencji i na czym się skupić, analizując właśnie osoby, które obsługują tę samą niszę. W tym module obcinamy takie mentalne sznury, które bardzo często hamują nas przed naszym rozwojem, bo bardzo często zamiast iść do przodu, patrzeć co przed nami, sięgać po nowe, uczyć się, zdobywać wiedzę, praktykować to, czego się nauczyliśmy, my oglądamy się za siebie i naszym głównym skupieniem jest to, czy ktoś zobaczy to, co robię, czy ktoś nie podejrzy to, tego, co, co robię, czy ktoś nie zrobi tego samego co ja, czy ktoś nie ukradnie mi moich klientów. W siódmej, w siódmym szkoleniu, w siódmym tygodniu bez cukrowej dychy, odcinamy te pęta. Dzięki czemu wy idziecie dalej w kurs już z taką wolniejszą głową, spokojniejszą głową. Dzięki temu będziecie. Otwarci na kolejne wiadomości, na kolejne informacje, ale przede wszystkim Wasza codzienna praca jako rękodzielników, jako rękodzielników przedsiębiorców będzie łatwiejsza do ogarnięcia. Zarówno fizycznie, bo łatwiej Wam będzie siadać codziennie do tej pracy, jak i mentalnie, bo nie będziecie popętani, powiązani tym ciągłym myśleniem, a co, jak ktoś zrobi takie jak ja i zabierze mi moim, moich klientów. Moduł siódmy, bez cukrowa dycha. Mega, mega, mega. Moduł do kursu. Możecie dołączyć jeszcze dziś, jutro i pojutrze. Jest to piąta, ostatnia edycja bez cukrowej dychy. Ostatnia okazja, żeby wsiąść do tego pociągu i pójść z nami 19 stycznia. Zaczynamy pierwszym modułem, zerowym modułem i patatajamy. Do zobaczenia w kursie.